nauczałeś dzieci, błogosławiłeś je i powiedziałeś, kto przyjmuje jedno z dzieci, mnie przyjmuje. Prosimy Cię, błogosław naszym dzieciom, oświeć ich umysły, wzmocnij wolę, aby zawsze szły drogą Twoich przykazań. Niech wzrastają w latach i mądrości i Twojej łasce. Broni od wszelkiego zła, niebezpieczeństwa, by z czystymi sumieniami zdążały do Twojego Królestwa. Błogosław wszystkim, którzy się nimi będą opiekowali, aby napełnieni światłem Twojej mądrości pomagali im w tym wzroście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Króciutko o samej idei powstania żłobka. Panie wojewodo, bo tutaj serdeczne podziękowania na ręce rządu za program Maluch Plus, w ramach którego powstał żłobek. Żłobek to ponad 900 tysięcy dofinansowania, łącznie 1 400 000 środków, które zostały wbudowane w to przepiękne, cudowne miejsce. Miejsce zbudowane dlatego, iż rodzice, którzy podejmują pracę na terenie naszej gminy, na terenie między innymi powiatu, strefy ekonomicznej, po prostu potrzebują opieki nad swoimi dzieciaczkami. Tymi najmniejszymi, bo najczęściej w tym momencie jest największy problem z podjęciem pracy. Dlatego też ten program poszedł w sukurs nam wszystkim chyba, bo mamy przepiękne miejsce, które zostało urządzone w sposób przecudowny. Tutaj pani Kamila Bryczkowska-Łań, pracownik Wydziału Inwestycji, pan Witek Mazur, kierownik. Te osoby, które przyczyniły się do tego, że to miejsce wygląda jak wygląda, łącznie z kolorami, ze wszystkim, co tutaj się pojawiło, tak? Pokojem relaksacyjnym, bo taki również jest. Można skorzystać, panie wojewodo, także bardzo proszę, chociaż 5 minut po to, żeby zregenerować siły. Potężne podziękowania za to wszystko. Powiem tak, poproszę teraz może pana posła, ale wyręczy mnie w tym pan Janusz, który prowadzi całą imprezę, o zabranie głosu. Ja chciałem podziękować wszystkim osobom zaangażowanym, podziękować Państwu za to, że jesteście z nami, bo dla nas to cudowna chwila. I poprosić o jeszcze, gdyby była możliwość. Bo powiem tak, mamy tutaj 30 miejsc dla dzieciaczków, jest jeszcze jedno piętro, które można po prostu zagospodarować na jeszcze jeden oddział. Byłaby możliwość zrobienia więcej rzeczy dla naszych rodziców i myślę, że warto. Dla nas wszystkich i dla naszych dzieci, bo to one będą tutaj zaopiekowane. Ja dziękuję serdecznie ze swojej strony, panie wojewodo, panie pośle. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Artura Szałabawkę. Szanowny panie burmistrzu, szanowny panie wojewodo, szanowni goście wszyscy, tutaj pani starosta. No nie będę wymieniał, bo jest tutaj zacne grono ludzi, którzy też się do tego sukcesu przyczynili. Ja powtórzę po raz, ja nie wiem, może już nawet setny, ale szczególnie w tej gminie, że dobra współpraca samorządu i rządu przynosi wymierne korzyści dla wszystkich. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że gdyby nie rozwój dynamiczny tej gminy, no a tutaj jednak władze samorządowe do tego doprowadziły, że ten rozwój jest naprawdę bardzo duży, nie byłoby potrzeby żłobka. Jak jest potrzeba żłobka dla dzieci, dla rodziców, to znaczy, że ta gmina jest prorozwojowa i ona się rozwija. My to widzimy przy różnego rodzaju innych inwestycjach, które tutaj pan burmistrz prowadzi. Ale też możemy powiedzieć, że właśnie te słowa, które powiedziałem na samym początku, ta dobra współpraca rządu i samorządu tutaj wymiernie przynosiła korzyści dla gminy i to jest właśnie świadectwo życia i funkcjonowania tych naszych małych ojczyzn, które są dla nas bardzo ważne, a gdzieś może kiedyś były trochę zapominane. Czyli te wyrównywanie szans, to wyrównywanie, doprowadzanie do tej równowagi w rozwoju w całej Polsce jest bardzo ważne. My od początku jako Prawo i Sprawiedliwość przyjęliśmy zasadę, że trzeba wszędzie wyrównywać szanse we wszystkich gminach i małych i większych i w miastach, a nie skupiać się tylko na dużych aglomeracjach miejskich. I to jest coś pięknego i to naprawdę serce się raduje, jak my teraz możemy tak piękny budynek otworzyć
I te dzieciaczki w ilości, ilu będzie? 30, to jest bardzo dużo i bardzo ważne przedsięwzięcie, które dalej będzie powodowało rozwój tej gminy. Powiem tylko, szczęśliwcami są mieszkańcy Łobza, bo mogą teraz swoje dzieci właśnie posłać do żłobka, gdzie na przykład w mieście Szczecin są z tym ogromne problemy. I tak to wygląda i o to w tym wszystkim chodzi. Też nie chcę zabierać dużo głosu, bo chciałbym, żeby tutaj przedstawiciel rządu, pan wojewoda, parę słów w tym temacie powiedział. Bardzo, w każdym razie wszystkim gratuluję, cieszę się i dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Wojewoda został wywołany, chociaż miałem pana wojewodę również wywołać, a więc wojewoda zachodniopomorski, pan Zbigniew Bogucki. Szanowny panie pośle, panie burmistrzu, gospodarzu tego miejsca, pani starosto, wszyscy szanowni państwo już przedstawieni według godności, precedencji. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. Kiedy jesteśmy w takich okolicznościach, tych małych mebelków, małych krzesełek, zabawek drewnianych, no to człowiek w jakiś taki naturalny sposób staje się radośniejszy i ten uśmiech ciśnie się na twarz, bo wracają różnego rodzaju wspomnienia i te wspomnienia z dzieciństwa. Poeta pisał, że kraj lat dziecinnych zawsze zostanie piękny i czysty jak pierwsze kochanie i zawsze gdzieś to wraca, ale wraca też to wspomnienie, kiedy ja swoje dzieci zaprowadzałem czy do przedszkola, również do żłobka, bo też musiałem korzystać z tej pomocy, o tym mówił pan burmistrz, to jest olbrzymia pomoc dla rodziców, którzy chcą się rozwijać, chcą się realizować, chcą pracować zawodowo, chcą być aktywni, ale chcą również zakładać rodziny i w tych rodzinach przyjmować dzieci. I często, gdyby nie było takiego miejsca, no jest olbrzymi problem, jeżeli nie ma wsparcia rodziny, jeżeli nie ma wsparcia dziadków, co jest bardzo naturalne jeszcze wciąż w naszej polskiej kulturze, no to jest problem i jest wielki znak zapytania, czy decydować się na dzieci, czy wybierać między dziećmi, rodziną a karierą. Żłobki są takimi miejscami, które można powiedzieć odpychają to pytanie, bo można robić jedno i drugie, bo można być pewnym, że dziecko będzie dobrze zaopiekowane pod taką fachową, profesjonalną, ciepłą, dobrą opieką właśnie w takich miejscach jak żłobki, a z drugiej strony rozwijać się, realizować się zawodowo, realizować się osobiście. Myślę, że to pokazuje, jak ważne to jest mniejsze miejsce. To jest też takie miejsce, my czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale właśnie przy takich okazjach gdzieś ta myśl powraca, że to są, można powiedzieć, takie kuźnie talentów, bo od tych najmniejszych dzieci zaczynamy. My często mówimy o młodzieży, takiej już szkolnej, w tych wyższych klasach, o klasach licealnych czy technikach. Oczywiście tam już ta formacja jest taka bardzo mocna, ale zaczynamy od pierwszego kroku. Każdą podróż zaczynamy od pierwszego kroku i te dzieci pierwsze kroki stawiają właśnie w żłobkach, stawiają tutaj w przedszkolach. To tam uczą się tych absolutnych podstaw. Także się socjalizują, bo nie zapominajmy o tym, że kontakt z rówieśnikiem, z koleżanką, kolegą jest też niezwykle ważny. Dziecko się wtedy rozwija, faktycznie patrzy, jak można się zachowywać, jak zachowują się inne dzieci. Łatwiej wchodzi w różnego rodzaju później interakcje już w kolejnych klasach, w kolejnych etapach w życiu dorosłym. Także to jest niezwykle ważne miejsce, bo tutaj wykuwają się ci, którzy później przejmą tak naprawdę po nas to dziedzictwo całe, które prowadzimy i lokalnie, i regionalnie, i w wymiarze całego kraju. Więc to niezwykle taka miła, sympatyczna uroczystość. Faktycznie jest tak, że tutaj to miejsce powstało dzięki rządowemu programowi Maluch Plus. Blisko 1 000 000 zł, reszta była dofinansowaniem już z budżetu samorządu, ale to pokazuje, że gdyby nie było tych środków budżetowych, gdyby nie było środków z budżetu państwa, to samorządowi samemu trudno by było utworzyć to miejsce. To też nie koniec, bo przecież jest żłobek w Węgorzynie, tam też 23 miejsca łącznie, 53 miejsca w powiecie łobeckim i też Maluch Plus to jest też ten program, który nie kończy się na wybudowaniu murów. Bo mury są ważne, zabawki są ważne, meble są ważne, książeczki są ważne, ale najważniejsi zawsze są ludzie. Ci najmniejsi, których chcemy tutaj przyjąć i ci, którzy ich będą wprowadzać, czyli zwykle panie, które będą dosłownie za rączkę wprowadzać ich w to kolejne etapy ich rozwoju. I żeby można było utrzymać takie miejsce, ten Maluch Plus ma jeszcze jakby drugą stronę, czyli dotacje z budżetu państwa na zadania de facto własne samorządu, czyli opiekę dla tych dzieci do lat 3. I tutaj też wierzę, że ta współpraca będzie. Ona jest w Węgorzynie, jest w wielu miejscach w województwie zachodniopomorskim i będziemy chcieli, żeby również była tutaj
tutaj w Łobrzu, żeby to dzieło, świadomie używam tego wyrazu, tego słowa, żeby to dzieło kontynuować. Nie ma lepszej inwestycji, szanowni państwo. My często, ja wracam, mówimy o drogach, o infrastrukturze. Mówimy o bardzo wielu takich, nazwijmy to, twardych rzeczach. To wszystko ma sens, to wszystko jest potrzebne, to wszystko musimy robić, ale to ma sens tylko wówczas, kiedy będziemy mieli to dla kogo robić. Więc jeżeli nie będzie następnych pokoleń, to cały ten nasz wysiłek jest bez sensu. Więc dlatego zaczynamy tutaj, właśnie w takich miejscach jak żłobki, jak przedszkola, jak szkoły, bo tutaj tak naprawdę tworzymy sens tego pozostałego naszego działania. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani, pani przewodniczącej, wszystkim państwu radnym, pani dyrektor, księdzu proboszczowi również za tą obecność, że nas wprowadził w taki bardzo sympatyczny i dobry sposób tej polskiej wiary i tradycji. Dziękuję panu posłowi, bo często mówimy, oczywiście rząd jest tą instytucją, czy tym miejscem, gdzie powstają te programy, ale rząd musi mieć zaplecze parlamentarne, a tym zapleczem są posłowie, którzy przecież często te pomysły poddają, często wskazują miejsca, które trzeba naprawić i to też jest przykład, ostatnia już rzecz Polskiego Ładu. Programu, który jest dzisiaj moim zdaniem niesłusznie bardzo mocno atakowany i krytykowany. Programu, który ma swoje wady. Myśmy popełnili pewne błędy, ale tutaj stoimy także w sercu Polskiego Ładu. Gdyby nie było rządu tworzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, to tego miejsca z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością by nie było. Bo nie byłoby tych pieniędzy państwa. Bo to nie są pieniądze rządowe, to nie są pieniądze pana posła, wojewody, pana burmistrza, to są nasze wspólne pieniądze, które państwo ciężko swoją pracą wypracowujecie, tylko kiedyś ktoś nie potrafił mądrze i gospodarnie zarządzać. Teraz to się zmieniło, zmieniamy Polskę, jest program kolejny do 15 lutego, żeby składać kolejne wnioski, kolejne 20 miliardów, dodatkowe 2,5 miliarda właśnie dla takich miast, gmin, powiatów jak miasto, gmina Łobez, jak powiat łobezki, a więc dla tych terenów popegeerowskich, które muszą nadganiać i będziemy robić wszystko, tutaj jest pan poseł, żebyśmy ten dystans, który został stracony przez 30 lat, żeby ten dystans nadrabiać. Tego nie da się zrobić od tak, tego się nie da zrobić w tydzień, w miesiąc, a nawet w kilka lat, ale także tę drogę żeśmy rozpoczęli. Serdecznie gratuluję, oby tutaj jak najwięcej pokoleń małych mieszkańców Łobza wychowało się, żeby oni później mieli też świetne, piękne, ciepłe wspomnienia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie wojewodo. Tutaj burmistrz mi oczko puszcza, czyli wiem, że chce skorzystać z mikrofonu. Zapraszam. Ja tylko sekundkę, bo ja chciałem podziękować naszym ambasadorom, panu posłowi, panu wojewodzie, bo to są osoby, które starają się o to, żeby u nas takie miejsca, które są nam potrzebne, były. To jedna rzecz. Chciałem przeprosić panią starostę, bo pani dyrektor jest pracownikiem podległym wcześniej pod starostwo, ale jak widzimy, ta współpraca układa się bardzo dobrze. Także pani Beata Maroszczuk uzyskała błogosławieństwo starosty i tutaj myślę, że z Bożym błogosławieństwem będzie spokojnie pracowała i może liczyć na naszą pomoc. W związku z tym, że mamy tutaj zarząd pod przewodnictwem pani starosty, to też również zapraszam do mikrofonu. Z pewnością chciałaby kilka słów powiedzieć. Pani Renata Kulik. Ja się bardzo cieszę, że kolejna instytucja taka powstała w naszym powiecie. Tak jak wcześniej tutaj powiedział pan burmistrz czy pan wojewoda, że pierwsza instytucja żłobko przedszkole powstało w Węgorzynie i mamy kolejny przykład, że jednak można i powstaje tutaj w Łobzie. Gratuluję panie burmistrzu, że podjął pan tą decyzję, że wystarał się pan o te pieniążki, a tutaj pan poseł, pan wojewoda tak wspaniale pomogli. Także dziękuję panom, dziękuję panu, gratuluję i bardzo się cieszę, że nadszedł w końcu ten okres, kiedy szczególnie pochylamy się nad rodziną. Chciałam to podkreślić. Gdzieś po drodze, poprzez te minione lata i komunizmu i później ta rodzina gdzieś zaczęła nam gubić się i mam nadzieję, że teraz nastąpi taki wyraźny zwrot ku tej rodzinie poprzez właśnie budowanie żłobków, przedszkoli, poprzez też budowanie takiego, jak ja rozpoczęłam realizować centrum opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które będzie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby
osoby starsze, osoby niepełnosprawne też w naszym powiecie, w Polsce, w naszej ojczyźnie są, o nich nie możemy zapominać. Nadszedł czas, proszę Państwa, i to chciałam też podkreślić, że nie możemy być takimi chłodnymi urzędnikami, którzy nie widzą, ile wokół nas się różnych trudnych rzeczy dzieje i musimy właśnie rozwiązywać te sprawy, które dotyczą rodziny, które dotyczą właśnie dzieci najmłodszych, które dotyczą najstarszych. Także podchodzimy pokoleniowo, chcemy zaopiekować i tych najmłodszych, i tych najstarszych. No i oczywiście po drodze młodzież i osoby, które poszukują pracy. Także rejon nasz zaczął się dość tak intensywnie rozwijać. Najpierw było trzech panów, teraz w kolejności mam trzy kobiety. Kolejna, poproszę o zabranie głosu kolejną przewodniczącą Rady Miejskiej w Łobrzychu, panią Joannę Sienkiewicz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, padło tutaj wiele naprawdę pięknych i budujących słów, zarówno ze strony naszych przedstawicieli samorządowych, jak i ze strony rządu i pana posła, który nas wspiera w bardzo wielu działaniach. I myślę, że one właściwie już komentują tę sytuację dostatecznie mocno pod kątem tego, że znaleźliśmy wreszcie to miejsce w sobie, my rządzący, w naszych małych społecznościach, w większych obszarach, żeby rzeczywiście zobaczyć problem demografii, problem najmłodszych naszych członków, naszych społeczności i ich rodziców, jako to miejsce, w które powinniśmy jak najbardziej inwestować nasze siły i środki. Myślę, że ze strony gminy Łobez to jest taki czytelny gest, nie tylko w stronę mieszkańców, ale też w stronę potencjalnych mieszkańców, być może tych, którzy myślą o tym, żeby w takiej pięknej, spokojnej gminie osiedlić się z czasem, że tutaj wsparcie dla rodziców, wsparcie dla rodzin jest i zawsze będzie priorytetem. Myślę, że ten żłobek jest w pewnym sensie tego symbolem, ale nie jest to jedyne działanie, które podejmujemy, żeby rodziców, młode małżeństwa mieć tutaj szczególnie na uwadze, jeśli chodzi o nasze priorytety. Tak więc dołączam się do podziękowań. Życzę wiele sukcesów pani dyrektor. Jestem przekonana, że jeszcze nie raz się tutaj spotkamy przy różnych miłych okazjach, bo to są rzeczywiście takie najwspanialsze, najbardziej budujące chwile, kiedy tych naszych najmłodszych możemy oglądać w działaniu. Pragnę też powiedzieć, że jestem absolutnie przekonana, że żłobek, podobnie jak przedszkole miejskie, które jest naszą słuszną dumą i chlubą, również tutaj dołączy do listy jednostek cieszących się zasłużoną sławą i to w całym regionie. Jestem tego pewna. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu radnym również za podjęcie odpowiedzialnych decyzji dotyczących powołania tej jednostki. Oczywiście no, my widzimy, jak to radni, widzimy koszty, widzimy to brzemię, które no, niewątpliwie od strony finansowej tutaj na nas spoczywa, ale podejmujemy je z ufnością i z przekonaniem, że to jest inwestycja, która się na wiele sposobów zwróci. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, została Pani wywołana. Do mikrofonu zapraszam. Tak, Beata Moroszczuk. Słuchajcie, ja się muszę przyzwyczaić do tego. Tak, dzisiaj jak rozmawiałam z panem pierwszym, to powiedziałam, że dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej się kłania. Więc tak, tyle słów już było powiedzianych, że ja po prostu się pod nimi podpisuję, bo były piękne, naprawdę prawdziwe. Ja się pod wszystkimi podpisuję i jak najbardziej wielkie podziękowania dla wszystkich państwa. Ja to tylko tak może bardzo, bardzo osobiście, bardzo od siebie. 30 lat praktycznie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracowałam prawie. Jestem neurologopedą, jestem terapeutą integracji sensorycznej, więc temat dzieci po prostu jest mi bardzo, bardzo, bardzo bliski. Jakby mi ktoś powiedział półtora miesiąca temu, że ja zostanę dyrektorem żłobka, no to no zrobiłabym duże oczy i powiedziałabym, że no fajnie, ale totalnie niemożliwe. Stało się jak się stało, no tak bardzo mnie moje dzieci naciskały. No one tak po prostu, mama, bierzesz, robisz i córka i teść i tam nie ma w ogóle dwóch zdań. No to zrobiłam. Z lekkim falstartem na początku, ale jakoś się tam potem udało. Co również jest bardzo dla mnie ważną informacją taką, że no po prostu trzeba wszystkie wymagania spełniać do końca, nie tam, że coś mi się tam bardziej podoba czy mniej podoba, po prostu co każą to robimy.
Jestem bardzo, naprawdę bardzo szczęśliwa, że mam szansę tworzyć od strony takiej już czysto działaniowej ten żłobek. Strasznie się cieszę. No ja po prostu kocham dzieci, kocham z nimi pracować. 30 lat pracowałam z nimi indywidualnie, teraz będę grupowo. Tak to znaczy, będą panie opiekunki, ja się będę tutaj starała to wszystko nadzorować. Bajkowa kraina i naprawdę bardzo się postaram razem z moim personelem, żeby to rzeczywiście była bajkowa kraina. Dzieci, chcę, żeby dzieci tutaj czuły się bezpieczne, żeby chciały po prostu tu przychodzić. A jak dzieci będą chciały tu przychodzić, to już mamy naprawdę dużo. To będzie ogromny sukces. No oczywiście chcę też, żeby rodzice wiedzieli, że dzieciaczki będą oddawane w bezpieczne miejsce, w bezpieczne ręce, a żeby byli po prostu uspokojeni. Jest dużo mam, które kończą swoje urlopy macierzyńskie, wracają do pracy. Są przerażone, jak tutaj przychodzą, staram się troszeczkę na początku uspokoić. A więc no tak jakoś. Oczywiście przewidujemy, ja przewiduję i mój personel również, dni adaptacyjne. Będą takie dni dla dzieciaczków. Będę mogły sobie przychodzić na tam określone godziny. To będzie tydzień i tak mam nadzieję, że to nam pomoże. No co, no mam swoją wizję żłobka, opisałam to też w podaniu. Mam swoje pomysły na to, jak chciałabym przygotować dzieci do dalszego życia. Chciałabym, żeby ten żłobek stał się taką trampoliną dla tych moich dzieciaczków do dalszego życia. Więc no, będziemy się uczyć różnych rzeczy. Będziemy się uczyć czytać, będziemy się uczyć, no nie będę zdradzała wszystkiego, tak? Będziemy naprawdę, ze względu na to, że no jakieś tamte doświadczenie, no jakieś no 30-letnie w pracy z dziećmi mam, chcę to wszystko przenieść na swoje maluchy. Tak jak mówię, padło tu bardzo wiele podziękowań, pod którymi się obiema rękami podpisuję, ale pozwolę sobie tak osobiście podziękować pani Kamili i panu Witkowi. Żłobek, ja tu przyszłam, jak wszystko zostało zrobione. Naprawdę, może nie szok, ale takie pozytywne zaskoczenie w tym sensie, że bałam się po prostu, że tutaj rzucą się na mnie kolory, że ja byłam naprawdę bardzo mile zaskoczona i oczywiście będziemy to dopracowywać, dofinansowywać będziemy, tak, prawda? Będziemy, ale mamy naprawdę przepiękny początek, tak? Także pani Kamilko, wielkie ukłony, pan Witek również, bardzo wielka wasza.